Te tereny na Podkarpaciu można nazwać takim małym Wołyniem. Te tragedie, te dramaty ludzkie były tak przeogromne. Stanisław Lewandowski służył w 9. Dywizji Drezdeńskiej, 28. Pułk Piechoty. Zaginął 24 lipca 1946 roku w walce z banderowcami. Mój wujek wraz z 14 kolegami dostał się do niewoli, był torturowany, następnie zamordowany i pogrzebany w lesie. Prawdopodobnie ustawiono żołnierzy twarzą do ziemi, kazano im się położyć i strzelano im w tył głowy. Po jakimś czasie tylko było słychać strzały i nastąpiła cisza, jakby powiedzieć, pomyśleć, że na dziesięciolecie. Była ich to ich ostatnia droga. Oni o tym wiedzieli. Jawornik Ruski jest to wieś na Pogórzu Przemyskim. Większość mieszkańców w Jaworniku Ruskim w okresie międzywojennym byli to Ukraińcy. Polacy byli w mniejszości. Stosunki polsko-ukraińskie tutaj na terenie Pogórza Przemyskiego już w okresie międzywojennym zaczęły się psuć. Tutaj działalność ukraińskich nacjonalistów spowodowała to, że te stosunki między Polakami, Ukraińcami, Rusinami. To się zaczęło psuć na poziomie już wspólnot sąsiedzkich. Relacje nie były dobre, no, nie były za bardzo dobre, żeby tam tak. W niektórych miejscach była zgoda, niektórzy żyli dobrze, niektórzy nie, ale raczej było źle. Tak jak mówię, no, przechodziłyśmy jako dzieci na nauki do deryngowych, na pierwszą komunię się uczyć, to tak po południu myśmy szły, czy do kościoła, to te dzieci ukraińskie to tak za nami wołały, rzucały kamieniami i wołały, wy lachy wyrezamy was. No takie dziecko, ono tam już coś gdzieś słyszało i widziało, czy co, no nie wiem, ale tak było. Jawornik Ruski stał się taką bazą ONZ, później UPA na tym terenie. Tam stacjonowała Sotnia Chromenki, tam prowadzono kancelarię organizacji ukraińskich nacjonalistów, które były w tym jakby quasi ukraińskim państwie podziemnym, były jak gdyby strukturami cywilnych władz. Zbierano daniny dla UPA, zbierano żywność, odzież, obuwie. Tam funkcjonowały warsztaty szewskie, krawieckie. Ta Sotnia Chromenki, która była na tym terenie, oni byli dość dobrze jak na UPA umundurowani. Wszyscy posiadali czapki własnego kroju. Także to świadczy o tym, że w tej wiosce była baza i stamtąd oni dokonywali ataków między innymi na Borownicę w 1945 roku, gdzie wioska została zniszczona, dlatego że Borownica, jak i sąsiednia Dylongowa po prostu zagrażała tej bazie nacjonalistów ukraińskich w Jaworniku Ruskim. Oni tam się czuli bezpieczni, oni chodzili po Jaworniku w biały dzień w swoich mundurach,
i te tereny były przez nich okupowane. W styczniu 1945 roku bojówka ON porwała z Pawłukomy 10 Polaków i jedną Ukrainkę. Wśród uprowadzonych byli żołnierze Armii Krajowej, co najmniej 3. Polskie podziemie upomniało się o nich, zażądano od strony ukraińskiej, żeby ich wypuszczono, a jeżeli jest to niemożliwe, to żeby przynajmniej wydali ciała rodzinom. Tłumaczenia drugiej strony było jedno, że ich uprowadziło NKWD, choć na tym terenie w tym czasie oddziałów NKWD nie było, natomiast uprowadzono ich w stronę Jawornika Ruskiego, w którym znajdowała się baza nacjonalistów ukraińskich. Ojciec, w którym roku, to sobie tak bardzo dobrze nie pamiętam, został tym sołtysem wybrany. Ale był sołtysem, no i chodził na te posiedzenia, na te sesje do Dynowa. No. I no, miał tego zastępcę ukraińskiego. No, i rządzili obydwa. No. Później coraz to gorsza nienawiść, nie? Doszło do tego, że go zabrali. I do dziś go nie mamy, ani nie znamy jego miejsca, gdzie i co, jak zginął. Małą dziewczynką byłam, mając 9 lat. No i siedziałyśmy wieczór normalnie, bo to już wieczór, tato wrócił. I czekał, mama czekała na niego z tym, z obiadem, bo tak późno jadł. Było nas 10, siedziałyśmy tak wszystkie w domu. No i naraz niespodziewanie nie było słychać ani tego, że tam jakiś szum, ruch na podwórku. Weszło 2 żołnierzy. No i mówią, żeby się zabrał ich odwieźć do Dynowa. I wyszli, za chwilę wyszli, no jak wyszli, tak wtedy wpadł właśnie ten na ciemno ubrany, w ciemnym mundurze. Twarz wysmolona, w ogóle tak nie było widać, że kto to jest. I twardo postawił, że ma zawieźć ich do Choroda. No to znaczyło to, że do Dynowa. To tato wtedy powiedział do brata, żeby poszedł konia zaprzągnąć do sani, bo to śnieg był. I że ich odwiezie. Chłopak wyszedł, to później opowiadał, że on jak wyszedł z domu, no to już mu zatkali buzię i sami go poprowadzili tam do tych koni. No, ubrał konie, zaprzęgnął i jak zaprzęgnął, to już tato wyszedł z domu, wyprowadzili go, ale od razu mu usta zatkali, ręce skuli. I nie siadał na sanie, tylko szedł z tyłu za saniami. No i wyjechał ten brat tymi końmi do tego ruskiego cmentarza, jak teraz jest. I tam mu odebrali lejca i pchli go i on wpadł do rowu, tam był taki głębszy rów. I bili go jeszcze na tym kolbami, tym karabinem tłukli. Także on ledwie później wrócił, zadał się, że on nie żyje. Tak opowiadał, jak przyszedł. Zadał się, że nie żyje i oni już przeszli i poszli, a ten wtedy wrócił do domu. No i odchorował to i zmarł. No, a później mama szukała, no, chodziła, szukała, organizowały się z tymi wszystkimi kobietami, które zostały. Co zabrali, te ludzie były zabrane, to na poszukiwanie, ale to nie dało rezultatu żadnego. Po miesiącu poszukiwań, po ultimatum dla strony ukraińskiej, dokonano pacyfikacji Pawłukomy, z której właśnie porwano tych ludzi. W czasie tej pacyfikacji zginęły osoby cywilne, ale polskie podziemie w
pewnym momencie tą pacyfikację przerwało, natomiast sprawa Pawła Komy wymaga kolejnych badań. Wiosną 1946 roku w okolicach Jawornika Ruskiego stacjonowała podoficerska szkoła UPA. Ta szkoła była ochraniana przez dwie sotnie UPA. Takie zgrupowanie, tam ich mogło być koło 400-500 ludzi nawet, to wymagało zaopatrzenia w żywność. I banderowcy chodzili do sąsiednich wiosek polskich, ukraińskich i zbierali od ludności żywność. Przy czym Polacy o tym, że istnieje w tej okolicy zgrupowanie UPA, które rabuje ludność żywności, o tym Polacy zawiadomili Wojsko Polskie. Mój wujek urodził się w 1922 roku w małej miejscowości Sędzin, powiat Aleksandrów Kujawski. Pochodził z chłopskiej rodziny, był jednym z siedmiorga rodzeństwa. W roku 1945 został powołany do wojska. Najpierw była to szkoła podoficerska w Radomiu, po której zakończeniu został przeniesiony do 9 Dywizji Piechoty 28 Pułku Piechoty w Przemyślu. Tam służył do 24 lipca 1946 roku, kiedy to wraz z 14 kolegami dostał się do niewoli, był torturowany, następnie zamordowany i pogrzebany w lesie. Stanisław Lewandowski to najstarszy brat mojej mamy. Urodził się w 1924 roku. Służył w 9 Dywizji Drezdeńskiej, 28 Pułk Piechoty. Był szeregowcem. Przyszła wojna i o dziwo jeszcze był za młody, żeby był powołany do wojska, ale zaraz 15 maja 1945 roku został powołany do wojska i musiał pojechać aż do Przemyśla. To było tuż po wojnie. Pewnie rodzina myślała, że wszelkie zagrożenia już minęły, ale nie. Pojechał, nie było za dużo informacji od niego, ale w 1946, prawdopodobnie to był 46 rok, przyjechał na przepustkę. To z tego, co rodzice opowiadali, moja mama i wujkowie, to informowali, że no bardzo się z tego cieszyli. Jak przyszedł na urlop, każdy się cieszył, że był na urlopie i znów pojechał do Koszar, bo mówił, że tam będzie wyprawa, nie? I musi jechać, i do tego dnia miał ten urlop. Nie? No a jak pojechał, już nie przyjechał. Dali znać, że zaginął, ale co się stało, nikt nie wiedział. Mój dziadek, czyli ojciec Stanisława Lewandowskiego, Lewandowski Wawrzyn, prosił syna: synu, jeżeli tam jest tak ciężko, jak opowiadasz, bo opowiadał straszne rzeczy, to nie jedź, nie jedź. Poniesiesz jakąś karę, ale nie jedź. A on mówi: tato, ja służę Wojsku Polskim, ja muszę jechać. To było ostatnie spotkanie z rodziną. Opowiadał tylko, że walczył w okolicach Przemyśla, Birczy, że tam jest ciężka sytuacja, że naprawdę nie chce się dostać do niewoli, bo dla niego to chyba lepsza by była śmierć od kuli, niż dostać się do niewoli, do Ukraińców, do band UPA przede wszystkim, tak, bo z nimi była walka. Oni tam pojechali, żeby bronić miejscową ludność, żeby pomagać im przy żniwach, a przyszło się zmierzyć z okrutnym wrogiem. Mówią, że jakby się dostał do Ukraińców, to wolałby się zabić, nie? Bo wiedział, co go czeka. Podczas swojego pobytu w jednostce wojskowej w Przemyślu, brat starszy chciał jechać odwiedzić go w tej jednostce, ale Mieczysław odpisał list, aby nikt nie przyjeżdżał z tego względu, że pociągi są napadane, ludzie są mordowani, i w obawie przed tym, żeby ta sama sytuacja nie powtórzyła się z jego bratem,
zabronił, żeby go odwiedzać. Sam niestety już nie zdążył przyjechać na żadną przepustkę. Informacji, którą dostałam niedawno, jest informacja, że zaginął 24 lipca 1946 roku w walce z banderowcami w rejonie Jawornika Ruskiego. O śmierci mojego wujka rodzina dowiedziała się z informacji, jaką przesłało wojsko. Była to jednak lakoniczna informacja, bo podano tylko, że zaginął bez wieści 24 lipca 1946 roku. Nie podano jednak żadnych szczegółów dotyczących ani miejsca, gdzie zginął, ani w jakich okolicznościach zginął. To była jedyna informacja, jaką rodzina otrzymała od wojska. Do Jawornika od północnej strony wkroczyła grupa manewrowa Wojska Polskiego. I banderowcy próbowali Polaków otoczyć, oskrzydlić i próbowali to wojsko zniszczyć. Ta grupa manewrowa, ich było prawdopodobnie gdzieś około 200-300 żołnierzy, także dość spory oddział. Niemniej jednak banderowcy próbowali go zniszczyć i te ataki, te próby oskrzydlenia nie powiodły się. Źródła polskie mówią, że odparto 6 tych ataków banderowców. Banderowcy próbowali ich tam lasem obejść, ale to się też nie udało i musieli się wycofywać. Z informacji, które znajdują się w meldunku mizernego pseudonim Ren, Chromenko, czyli Michał Duda, wydał rozkaz zamordowania tych żołnierzy. Żołnierzy zabrano za Jawornik Ruski do lasu i tam przy wejściu do obozowiska banderowców było stanowisko. Banderowcy się spodziewali nadejścia wojska, więc mieli zamaskowane stanowisko na brzegu wąwozu i tam przy tym stanowisku tych żołnierzy zamordowano. Prawdopodobnie egzekucja odbyła się w ten sposób, że ustawiono żołnierzy twarzą do ziemi, kazano im się położyć i strzelano im w tył głowy z broni długiej. Taka metoda uśmiercania była dość popularna wśród banderowców. Tak mordowano Polaków w Baligrodzie. I później te ciała wrzucono do dołu i zamaskowano. W związku z tym, że te informacje były bardzo nikłe, mój ojciec postanowił dowiedzieć się czegoś więcej na temat śmierci i okoliczności, w jakich zginął brat. W związku z tym kilkakrotnie zwracał się do Polskiego Czerwonego Krzyża z prośbą o jakiekolwiek informacje na ten temat. Jednak informacje, jakie dochodziły do nas z Polskiego Czerwonego Krzyża, były zawsze jednakowe, czyli pisano, iż w zasobach Polskiego Czerwonego Krzyża nie ma żadnych informacji na ten temat i to było wszystko, co do tej pory ojciec wiedział na temat śmierci swojego brata. Wcześniej były to tylko szczątkowe informacje. Generalnie ja, będąc małą dziewczynką, to słyszałam, jak nieraz wujkowie czy moja mama rozmawiali, ale to było takim ściszonym głosem, a was to dzieci nie interesujcie się. No, chyba nie było takiego przyzwolenia też, żebyśmy my za dużo wiedzieli. Zresztą oni sami też nie wiedzieli, bo ja nieraz pytałam, a to gdzie on jest? Gdzie on leży? Gdzie on jest pochowany? Nikt nie umiał mi na te pytania odpowiedzieć. Ktoś jechał w rejon Pogórza Dynowskiego, w rejon Birczy. Pytałam się, czy ktoś był na cmentarzu. Szukali, rodzina szukała. Na grobku z jego nazwiskiem, no, mówili, że nikt nie widział. Mój ojciec bardzo często w domu rozmawiał z nami na temat swojego brata. Bardzo mu zależało na tym, aby ta pamięć o nim nigdy nie zniknęła, żeby dzieci jego również pamiętały o wujku, który w tak tragicznych
okolicznościach zginął. Także temat ten był cały czas na bieżąco w naszej rodzinie. W związku z tym chciałem też spełnić jak gdyby jego dzieło i odnaleźć grób wujka. W 2010 roku, przeglądając różnego rodzaju publikacje i materiały, natrafiłem na listę ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Na liście tej widniało nazwisko kaprala Mieczysława Szymczaka, który zginął 24 lipca 1946 roku w Jaworniku Ruskim, powiat Przemyski. Ta informacja była dla mnie już jakimś punktem zaczepienia, żeby w tych okolicach próbować szukać wujka, ale w tym celu skontaktowałem się z centralnymi archiwami wojskowymi w Warszawie w celu weryfikacji tej informacji, czy rzeczywiście osoba podana na liście ludobójstwa jest moim wujkiem. Już następnego dnia otrzymałem informację, że rzeczywiście potwierdzono tą informację, że osoba, która jest podana na liście ludobójstwa, to jest mój wujek. Wtedy, nie czekając, już następnego dnia wraz z moim bratem udaliśmy się do Jawornika Ruskiego, mając nadzieję, że może tam właśnie uda nam się znaleźć grób naszego wujka. Udało nam się porozmawiać z osobami, które pamiętały te czasy, ale jednak niestety nie udało nam się natrafić na żaden ślad jego grobu. Objechaliśmy chyba niemalże wszystkie okoliczne miejscowości, wszystkie cmentarze, wszystkie mogiły wojskowe, jednak nigdzie nie udało nam się natrafić na nazwisko naszego wujka. Będąc na cmentarzu w Birczy, znaleźliśmy groby jego kolegów, którzy również zginęli w tej potyczce z bandami UPA. W rozmowie z jednym z mieszkańców Birczy dowiedzieliśmy się, że wojsko, gdy przywoziło żołnierzy, którzy zginęli w tej bitwie, nie wszyscy ci żołnierze byli zidentyfikowani. W związku z tym uwierzyliśmy, że może wśród tych niezidentyfikowanych żołnierzy znajduje się również nasz wujek. I od tej pory właśnie w Birczy składaliśmy kwiaty, zapalaliśmy znicze. Mieliśmy taką ogromną nadzieję, być może wynikała ona z tego, że bardzo chcieliśmy, żeby tak było. Żeby tam właśnie on był pochowany, żeby miał właśnie ten swój grób też. Ale brakowało nam, że tak powiem, tej kropki i jednak brakowało nam tego nazwiska na tym pomniku, na tych grobach i nadal zostawała ta taka niepewność, że może tam jest, ale równie dobrze może go tam jednak nie być. Dlatego nie poprzestaliśmy na poszukiwaniach i dalej starałem się szukać. Dlatego też nadal przeszukiwałem różnego rodzaju materiały i natrafiłem na książkę Dziewiąta Drezdeńska, gdzie autor opisuje przebieg bitwy potyczki Sotnią Chromenki i Burłaki, gdzie opisuje, gdzie 14 żołnierzy dostało się do niewoli i zostało zamordowanych. Wśród tych żołnierzy, którzy zostali wzięci do niewoli, znalazłem nazwisko mojego wujka. Ludzie na tym terenie poszukują szczątków swoich bliskich, których porwali nacjonaliści ukraińscy, zbierają informacje, nagrywają wspomnienia, próbują dotrzeć do świadków, próbują odnaleźć ewentualne miejsca, w których dokonano zbrodni na ich bliskich. Ludzie ci na własną rękę szukali, zbierali relacje, zbierali informacje o domniemanych miejscach. I przypadkowe odkrycie kości ludzkiej doprowadziło ich do tego miejsca. Sprawę odnalezienia miejsca pochówku zgłoszono do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie. Podjęto śledztwo w sprawie pomordowania Polaków i w czasie tych czynności śledczych dokonano najpierw wizji lokalnej, a później ekshumacji. Na miejscu odnaleziono 14 szkieletów i to jak gdyby dało podejrzenie, że nie stanowi to
ta grupa uprowadzonych 11, tylko są to osoby pomordowane w innych okolicznościach. Od samego początku wyszła hipoteza, że mogło być to 14 żołnierzy uprowadzonych 24 lipca 1946 roku. W roku 2016 w mediach pojawiła się informacja, że w okolicach Jawornika Ruskiego w lesie odnaleziono szczątki 14 osób. Podejrzewano, że mogą to być żołnierze wzięci do niewoli podczas potyczki z bandami UPA. Po tej informacji dowiedziałem się również, że szczątki te zostały przewiezione do Polskiej Bazy Genetycznej w Szczecinie. Postanowiłem zadzwonić tam, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Poinformowano mnie tam, że sprawą zajmuje się oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. W 2016 roku byłam w Urzędzie Gminy w Siedlcu i kierowniczka USC z gminy Siedlec, z urzędu, poinformowała mnie, że przyszedł mail mówiący, że poszukuje się rodziny Stanisława Lewandowskiego. Bardzo się tym zainteresowałam i to rzeczywiście był mail z IPN-u poszukujący Stanisława Lewandowskiego, zamieszkałego w Grójcu Wielkim numer 16. I ja już wiedziałam, że to jest właśnie on. Wizyta w Jaworniku Ruskim była dla nas ogromnym przeżyciem. Pojechaliśmy tam naszą rodziną. Było to coś niesamowitego. Stanąć w miejscu, w którym zostali oni tak bestialsko zamordowani. Przeżyliśmy to bardzo. Zapaliliśmy lampki, złożyliśmy kwiaty. I naprawdę bardzo długo staliśmy bez ruchu i w milczeniu. I każdy na swój sposób bardzo to przeżywał. W 2017 roku w lipcu mąż zaproponował, że pojedziemy odwiedzić okolice właśnie Jawornika Ruskiego i chcemy zobaczyć to miejsce pochówku. Już wiedzieliśmy z informacji IPN-u, że w lesie jest postawiony krzyż, że jest mosteczek, aby dojść do tego miejsca. Są tam, widziałam, że jakieś ławeczki też były postawione przez miejscowych ludzi, za co im bardzo dziękuję. I wybraliśmy się w lipcu właśnie i z miejscowym panem poszliśmy w miejsce pochówku. Przez ten czas, jak szliśmy przez ten las, powiem, że mało rozmawialiśmy. Była cisza. Była ich, to ich ostatnia droga. Oni o tym wiedzieli.
dotarliśmy do tego miejsca, tak rzeczywiście zobaczyliśmy ten krzyż i powiem, że nie spodziewałam się, że to tak daleko od wsi, żeby ich tam pędzić, żeby ich tam zabić. No nie rozumiem tego do dzisiaj. Nie wiem, dlaczego tak daleko. Zobaczyłam złożone kwiaty pod krzyżem w miejscu, gdzie byli pochowani. My byliśmy przygotowani też ze zniczami, z kwiatami. Bardzo się cieszyłam, że tam dotarłam, że będę mogła teraz wrócić do domu i rodzinie powiedzieć, że tam byłam, w tym miejscu właśnie, gdzie on zginął, że wreszcie jest odnaleziony. Będąc na miejscu przy tym krzyżu, gdzie znaleziono te 14 ofiar, rozmawialiśmy z miejscowymi ludźmi, którzy opowiadali, jakie były trudne początki, jak trudno było dotrzeć do tego miejsca, jak trudno było tą sprawę uruchomić, żeby ktoś się tym wszystkim zajął. Miejscowi ludzie pamiętali, że coś takiego tam się stało. Informowali jeden drugiego, a może sprawdzimy, a może tam coś jest, że jacyś świadkowie są. Wiem, że to było związane z poszukiwaniem ludzi z Pawłokomy. Ludzie szukali swoich bliskich krewnych, a znaleźli samych mężczyzn, okazało się. I tak skojarzono fakty. No myślę, że wiem, że tutaj IPN naprawdę ci ludzie zrobili bardzo dużo dla naszej sprawy, że starają się każdy ślad wyjaśniać, kto to może być. Że pamiętają o tamtych sprawach, że jakieś informacje zapisują, przetwarzają, że chcą wyjaśnić wszystkie sprawy tej ziemi właśnie okolicy Birczy, Przemyśla. Byliśmy na mszy świętej w kościele w Borownicy. Wtedy proboszczem był tam Antoni Moskal, ksiądz. Wcześniej zadzwoniłam i poprosiłam, żeby w intencji Stanisława Lewandowskiego odprawił mszę świętą. Byliśmy na tej mszy, byli też właśnie miejscowi ludzie. Bardzo przeżyliśmy tą mszę, bo ksiądz bardzo ciepło mówi o tych ludziach. Mówił, że żeby nie zapomnieć o nich. Rodzina Rako, jak przyjechała, kiedy była msza za tego żołnierza Lewandowskiego, jednego z tych, którzy tam zginęli, jak zobaczyłem te twarze, te przejęte twarze, jak oni dziękowali wzrokiem, słowami, całym sobą, Panu Bogu i także tym ludziom, którzy przyczynili się do tego odkrycia tychże zwłok, które oni tyle lat szukali. Spotkanie z tymi ludźmi to dostarczyło wiele przeżyć, bo to dotykaliśmy historii. Ja, jako ksiądz proboszcz tej parafii, ludzie, którzy przyjeżdżają z wdzięcznością, aby zobaczyć to miejsce, podziękować tym, którzy przyczynili się do tego odkrycia i to takie wspólnotowe przeżycie tej mszy świętej za tego człowieka. Te twarze, na których były łzy wdzięczności, radości, tego ogromnego wzruszenia. Warto po prostu tym ludziom było w taki sposób pomóc. W sposób, mówię, ludzki i też i duszpasterski. W tym miejscu spotkaliśmy się z osobami, które miały ogromny udział w odnalezieniu tych żołnierzy. I z tego miejsca chciałbym właśnie tym ludziom też podziękować. Podziękować ludziom, którzy przyczynili się do tego, że ich odnaleziono, że sprawę doprowadzono do końca. Między innymi chciałbym podziękować bardzo panu Andrzejowi Banasiowi, panu Andrzejowi Wrotniakowi, panu Arturowi Brożyniakowi i oczywiście pani prokurator Beacie Śmiechowskiej. To dzięki ich determinacji i współpracy udało się tę sprawę rozwiązać i doprowadzić do końca. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Chciałam tutaj podziękować wszystkim ludziom miejscowym przede wszystkim, którzy byli tak wytrwali i nie odpuścili żadnego śladu, że pomagali odszukać miejsca pochówku, nie tylko ich, ale innych żołnierzy pewnie, o których nie wiem. Chciałam podziękować, bo jak poszłam do tego lasu, do tego krzyża,
jak zobaczyłam te kwiaty, te znicze, to wiedziałam, że tam ktoś przychodzi, a to naprawdę jest daleko. Chciałam podziękować władzom gminy Bircza i innym osobom, które tam przychodzą na cmentarz, bo tam były znicze, tam były kwiaty na tych pomnikach. Bardzo dziękuję za to. Chciałam też podziękować IPN-owi, gdzie osoby, pracownicy tej instytucji tak wytrwale dążą do tego, aby uzyskać wszelkie informacje o nich. Dziękuję za to. Krewni ofiar z Pawłukomy, z sąsiednich miejscowości, szukali swoich bliskich, ale znaleźli inne szczątki, nie ich bliskich. Znaleźli szczątki żołnierzy, których bliscy mieszkają na terenie całej obecnej Polski. Natomiast ci, którzy szukali swoich bliskich, nadal ich poszukują. Były prowadzone kolejne prace w Jaworniku Ruskim, w Żochatyniu, niestety nie dały one pozytywnych rezultatów. Miejmy nadzieję, że będą te prace kontynuowane, że dostaniemy jakiś taki impuls do prac. Tutaj też mamy kolejne miejsca, gdzie nam wskazują, mamy kolejne nagrania i mamy miejsca wskazane i żołnierzy kampanii wrześniowej, i mamy studnie, kolejne zbiorowe mogiły. Cały czas poszukujemy miejsc, ewentualnie, żeby to zinwentaryzować i dać do dyspozycji prokuratorom IPN o podjęcie działań poszukiwawczych znalezień zwłok. Z wiele różnych miejsc, gdzie według ludzi, którzy w tamtym czasie byli, żyli i mówią w chwili obecnej, jest wiele miejsc, które powinny być przeszukane. Rodziny, które utraciły swoich najbliższych z Pawłokomy, do tej pory szukają po tych studniach. Kilka studni już zostało odkopanych. Niestety tam nie było kości. Nie było, ale jest jeszcze wiele studni, gdzie prawdopodobnie te kości, te szczątki są. Ktoś powie, po co? To było dawno. Dlaczego po co to było dawno? Moi drodzy, to jak było miesiąc temu jakieś zabójstwo, to po co to szukać? Po co szukać winnego? To było miesiąc temu, to było dawno. A więc w ten sposób nie można podchodzić do tego, co było 70 czy 80 lat temu, w ten sposób, że to było dawno. Dlaczego jedne narody mogą szukać swoich do końca i wszystko robią, aby wydobyć ich z dołów zapomnienia, a my nie możemy? Dlatego naszym świętym obowiązkiem jest to, aby tym ludziom przywrócić należną cześć i miejsce ich pochówku, godnego pochówku. Bo trzeba tym ludziom oddać im należną cześć. Tylko dlatego ginęli, bo byli Polakami. Dlatego nam trzeba tej wdzięczności wobec nich, wobec ich cierpienia, wobec ich doświadczenia. Chwała tym, którzy pomimo trudności, pomimo kłopotów, różnych trudności, oni nie odpuścili i od 2015 roku przyczyniło się naprawdę wiele tego, że ludzie są wdzięczni za to, że mogą na przykład tych żołnierzy odkryć i mogą im postawić świeczkę na grobie, gdzie będzie ten pochówek. Nie wiem, czy będzie to w Borownicy, czy to będzie w Birczy, czy to będzie w innym miejscu, ale ten godny pochówek ci żołnierze będą mieli. Wiem w tej chwili, że już 4 osoby są potwierdzone z imienia, nazwiska, ich DNA się sprawdziło. Czekamy na dalsze badania, ale powiem, że już jestem w pewnym sensie tym zmęczona. W tym sensie, że chciałabym, żeby on już był pochowany. Chciałabym, żeby był pochowany w naszej ziemi, tutaj. Ale jeżeli to nie jest możliwe, to w Birczy, wśród swoich współtowarzyszy walki. Bo widziałam, byłam w Birczy na grobach żołnierzy, widziałam pomnik, widziałam nagrobki, widziałam żołnierzy z 28 Pułku Piechoty 9 Dywizji. Po nazwiskach odczytałam, wiem, którzy leżą w Birczy. Jego współtowarzysze i chciałabym, żeby on leżał pośród nich. W tej chwili czekamy na zamknięcie tej sprawy. Z niecierpliwością oczekujemy na ten dzień. Chcielibyśmy ich pochować
chcielibyśmy wujka zabrać w jego rodzinne strony, pochować go w rodzinnym grobie. Nie wiemy jednak, czy uda nam się do tego doprowadzić, dlatego że szczątki te są w takim stanie, że bardzo trudno będzie je odseparować. Ale mamy nadzieję, że to się uda. A jeżeli się nie uda, to też byśmy chcieli, żeby to był godny pochówek wszystkich tych żołnierzy, żeby razem byli pochowani. Tak jak razem zginęli w cierpieniach, w torturach, tak byśmy chcieli, żeby byli razem pochowani i spoczęli w jednym wspólnym grobie, o który ktoś zadba. I teraz my chociaż będziemy wiedzieli, gdzie możemy jechać na grób wujka, gdzie możemy złożyć kwiaty i go odwiedzać. Warto nie tracić nadziei, że się odnajdzie bliskiego. I myślę, że trzeba szukać do samego końca. Do samego końca, żeby oddać tym ludziom hołd, którzy zginęli. No, chłopak 21 lat wzięty do wojska, jak zginął, miał 22 lata, nie miał rodziny, nie miał swoich dzieci. Kto miał teraz go szukać? No, myślę, że my jesteśmy od tego, żeby go szukać rodzina. Cały czas trzeba szukać swoich zaginionych, bo czasami mały ślad może doprowadzić właśnie do poznania całej prawdy o tym. No a tak zawsze nasi rodzice mówili, aby nasze kości się nie szukały po świecie. Chcemy, żeby te kości były złożone w grobie, żebyśmy mogli oddać hołd. Ciało ludzkie też jest świętością, bo mówi kapłan, twoje ciało było mieszkaniem Ducha Świętego, prawda? Niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały, a więc to ciało też będzie wskrzeszone. Prawda? Ja wiem, że może sobie Bóg wskrzesić z różnej materii, ale tutaj to ciało uświęciło ten fragment ziemi. Dlatego bądźmy wdzięczni i bądźmy odpowiedzialni wobec Boga i wobec tej rzeczywistości. Ludzie, którzy przyjeżdżają w to miejsce kaźni pod ten krzyż, gdzie jest ta droga oznakowana, to idą tam i oni, no, wzbudza się w nich takie poczucie tej więzi, że my tworzymy jako Kościół, ten Kościół pielgrzymujący i Kościół cierpiący. Być może oni potrzebują tego wsparcia, bo są może w czyśćcu je, prawda, jeszcze. Dlatego tym bardziej potrzeba pokazywać te miejsca, gdzie oni są pochowani, gdzie oni leżą. Każdy, kto się tam z tego, że z bliższej rodziny czy coś, no, przyjdzie, świeczkę zaświeci, czy się pomodli, no, jakaś rocznica czy coś urządzić też bardzo dobrze by było. Pomodlić się, świeczkę zaświecić, wiedzieć, gdzie to, co to było, jak. Nadzieją się zawsze żyje. Jest też rzeczą ważną to, aby nigdy nie zwątpić. To, co mówił Jan Paweł Święty, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z taką wiarą, nadzieją, miłością, która wyzwala w nas takie poczucie tej odpowiedzialności za drugiego człowieka, a więc za te sprawy, które były. Tam żyli nasi przodkowie, tam żyli nasi praojcowie i Jan Paweł Święty mówił wyraźnie, że ta ziemia ma prawo do miłości szczególnej. Skoro on to mówił, to jak to możemy puścić mimo uszami? Jan Paweł Święty mówił, ta ziemia ma prawo do miłości szczególnej, bo wiele wycierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego my, chcąc być tak, no, odpowiedzialni w tym przesłaniu Jana Pawła Świętego, musimy te rzeczy niejako prowadzić do końca, pokazywać na miarę naszych możliwości. Nie przeciwko komuś, ale zgodnie z prawdą. W czasie tych poszukiwań naszego wujka mamy lekki taki niedosyt, czy wszystko zostało spełnione w tym kierunku, dlatego że żołnierze ci nie do końca byli traktowani tak, jak powinni być. Oni przecież byli żołnierzami, których zadaniem było obrona ludzi mieszkających w tych terenach. A padały słowa często, że to byli żołnierze komunistyczni. To nie byli żołnierze komunistyczni. Oni po prostu byli powoływani do wojska i trafili na taki czas, jaki w tym czasie był. Ale spełniali do końca swoje zadanie z godnością i z pełnym poświęceniem. Z tych wszystkich naszych rozmów, jakie przeprowadziliśmy na Podkarpaciu, można wnioskować, że te tereny można nazwać takim małym Wołyniem. Te tragedie, te dramaty ludzkie były tak przeogromne, że dobrze, że powstają tego rodzaju reportaże, że media zaczęły się tym tematem interesować, dlatego że tutaj u nas, skąd my pochodzimy, z centralnej Polski,
Ta wiedza jest naprawdę mała na ten temat. Nikt sobie nie zdaje sprawy, jakie dramaty, ogromne dramaty przeżywali ci ludzie. Dobrze, że właśnie w tych reportażach jest to pokazane i wszyscy mogą dowiedzieć się prawdy o tym małym Wołyniu, jaki wystąpił na Podkarpaciu.